Hej kochani, tu Martyna. Myślę, że większość z Was chociaż raz w życiu miała okazję spróbować ciasta lub deseru, który był przygotowany z warzyw. Na przykład ciasta marchewkowego lub ciasta dyniowego, może leśny mech ze szpinaku albo fasolowe brownie. Dzisiaj jednak pokażę Wam, jak w bardzo prosty sposób można przygotować mega czekoladowe ciasto z cukinii. Tak właśnie, z cukinii można wyczarować mega smaczne desery, które w ogóle nie zdradzą nam, że były przygotowane z warzyw. Także już bez zbędnego gadania, przejdźmy do dzisiejszego przepisu. Nasze czekoladowe, cukiniowe ciasto zaczniemy od przygotowania składników suchych. Musimy wszystkie mąki po prostu wrzucić do miski i je wymieszać. Mam tutaj mąkę migdałową, która będzie jakby bazą dzisiejszego ciasta. Oczywiście oprócz cukinii. Mam jeszcze tutaj skrobię kukurydzianą, którą śmiało możecie zastąpić na przykład skrobią ziemniaczaną lub skrobią z tapioki. A do tego jeszcze moja ulubiona z mąk, która pachnie bardzo, bardzo kokosowo, czyli jak sama nazwa wskazuje, mąka kokosowa. Okej, już jest w misce. Do tego dodam jeszcze kakao oraz proszek do pieczenia i taką porządną szczyptę soli. I teraz wszystkie te składniki wymieszam. I pierwsza część przygotowania tego ciasta będzie już za nami. Okej, nasze mąki są już dokładnie wymieszane, więc możemy przejść do kolejnego kroku. Przyda nam się tutaj druga miska, w której umieścimy wszystkie składniki mokre. Na pierwszy ogień idą tutaj jajka. Wrzucam je razem białka z żółtkami. Do jajek dodam musu jabłkowego. Zamiennie możecie użyć na przykład powideł jabłkowych lub samodzielnie uprażyć takie jabłka. Ja mam tutaj akurat mus jabłkowy bez cukru. Okej, wylądował. Oraz miód, który w wersji wegańskiej możecie zastąpić na przykład syropem klonowym lub syropem z agawy, a nawet syropem daktylowym. Okej, kiedy już wszystkie składniki będą w misce, czas je dokładnie wymieszać. Nasza masa już jest dokładnie wymieszana, więc czas dodać kluczowy składnik tego ciasta, czyli cukinię. I ja swoją cukinię przygotowałam już wcześniej, a mianowicie obrałam ją ze skórki, starłam na bardzo drobnych oczkach, a na sam koniec, co jest bardzo istotne, wycisnęłam ją z nadmiaru wody. Także mam tutaj po prostu taką, może nie suchą, ale wilgotną masę, z której już się nie sączy żaden płyn. Więc teraz cukinię dodam do mojej masy jajecznej. Wszystko razem jeszcze raz wymieszam. A w międzyczasie nastawię mój piekarnik na grzanie góra-dół na 180 stopni. Kiedy składniki mokre są już wymieszane, możemy je połączyć razem z naszymi składnikami suchymi. Więc teraz przyleję tą masę cukiniowo-jajeczną. Okej, i nie pozostaje nic innego, jak wszystko dokładnie wymieszać. A na sam koniec, zanim naszą masę przełożymy do foremki i wyląduje ona w piekarniku, dodam jeszcze ostatni magiczny składnik, który podkręci nasze ciasto i sprawi, że będzie jeszcze bardziej czekoladowe, a mianowicie będzie to gorzka czekolada. I ja tutaj tą gorzką czekoladę posiekałam na drobne kawałki. Możecie zamiast takiej siekanej czekolady użyć po prostu dropsów. Ja niestety nie mogłam znaleźć takich gorzkich bez dodatku cukru, więc zdecydowałam się na posiekanie czekolady. I teraz jeszcze raz to wszystko wymieszamy. Okej, wygląda na gotowe. Więc teraz już ostatni krok, a mianowicie przekładamy naszą masę do foremki. I ja tą foremkę wyłożyłam sobie wcześniej papierem do pieczenia i przyłożę czekoladową, cukiniową masę do środka.
Okej, masa już jest prawie wyrównana, więc teraz moja foremka z ciastem może wylądować w piekarniku, który widzę, że już się nagrzał i będę piec to ciasto tak przez 50-60 minut do suchego patyczka. Więc wracam do Was z gotowym ciastem. Właśnie wyciągnęłam moje cukiniowe ciasto z piekarnika, jest jeszcze gorące, pachnące bardzo, bardzo czekoladą i w sumie można byłoby się nimi już zajadać, ale tak sobie pomyślałam, że moglibyśmy do niego przygotować jeszcze czekoladową polewę. I w międzyczasie przygotowałam sobie właśnie trzy składniki potrzebne do zrobienia takiej polewy, a mianowicie mleko kokosowe z kartonika, gorzką czekoladę i erytrytol dla słodyczy. I teraz wszystkie te składniki wrzucę do garnuszka i będę je podgrzewać aż do roztopienia, a wtedy gotową polewę czekoladową po prostu wyleję na wierzch mojego ciasta. Także wracam do Was już z gotową polewą i gotowym ciastem. Nie trwało to więcej niż 2 minuty, a moja polewa czekoladowa jest już roztopiona, gładka i kremowa, więc teraz przeleję ją już na upieczone ciasto i odstawię na chwilę do stygnięcia. Ale musicie mi wierzyć na słowo, że pachnie mega, mega czekoladowo i apetycznie. Ja nie mogę się doczekać, żeby to ciasto spróbować. Więc naprawdę polecam Wam je przygotować samodzielnie w domu, bo jak sami widzicie, jest bardzo proste do zrobienia. I tak prezentuje się gotowe czekoladowe ciasto z cukinii. Z polewą czekoladową na wierzchu, z kawałkami roztopionej czekolady w środku. Pachnie mega, mega czekoladowo i zasmakuje na pewno tym, którzy uwielbiają czekoladę. W tym i mnie. A dokładny przepis wraz z listą składników i ich gramaturą standardowo znajdziecie w linku w opisie filmu. A to już by było dzisiaj na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku.